My, jedyną markę, której używają profesjonaliści na New York Fashion Week. Profesjonalny efekt w Twoich rękach. Każdego dnia. Rezemę. Tylko w drogeriach Rossmann. Euro prezentuje urodzinową ofertę 30-lecia. Światowy festiwal zakupów. Tylko do czwartku wszystkie produkty taniej. Telewizor Sony 500 zł taniej. Oczyszczacz powietrza Sharp 400 zł taniej. Kupuj w sklepach euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że 70% odporności pochodzi z jelit? A stres, problemy trawienne czy sezonowe infekcje mogą osłabić mikrobiotę jelitową? Dlatego sięgnij po Normabiotic Odporność. To unikalne połączenie minerałów i bakterii, które uzupełniają mikrobiotę jelit. Dodatkowo wspomaga układ odpornościowy, który jest Twoją naturalną tarczą ochronną. Wzmocnij ją przed zimą z Normabiotic Odporność. Normabiotic. Jelita w normie, Ty w dobrej formie. Debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Dziś w debacie będzie i o żołnierzach w szpitalach, i o tym, co przed nami, jeśli chodzi o pandemię, ale to w kolejnej części programu. Zaczynamy od zakazów, czy też od próby zakazów. Po tym, jak Trybunał Konstytucyjny de facto zmienił prawo w kwestii aborcji, teraz Kaja Godek, znana aktywistka i jej środowisko, walczy o to, żeby zakazać marszów równości. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. A także redaktor. Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dobry wieczór Panie Pośle. Dobry wieczór Pani Redaktor, dobry wieczór Państwu. Zapytaliśmy kilka osób, co sądzą o tym pomyśle, zresztą także nie pytani przez nas. Komentowali i posłuchajcie Państwo, garść dosłownie krótko takich komentarzy dotyczących tego, czy zakazać marszów równości. Nie jestem zwolennikiem tego typu marszów, ale jeśli mamy do czynienia z pokojowym protestem, z którym nawet się nie zgadzam, to w systemie demokratycznym trzeba dopuszczać do wyrażania opinii. Trzeba moim zdaniem zakazywać działań gorszących, działań obscenicznych, działań wulgarnych w sferze publicznej. To jest bezsporne, mamy w Konstytucji taki artykuł o moralności publicznej. Natomiast czy to ma zaskutkować całkowitym zakazem wyrażania swoich poglądów przez jakąś grupę, to jest już kontrowersyjne. Uderzający fundamentalną wolność do zgromadzeń i wyrażania poglądów projekt Stop LGBT powinien zostać odrzucony w pierwszym czytaniu. Szybko i głosami Zjednoczonej Prawicy. Dla dobra społecznego, z szacunku dla prawa, ale i z interesu obozu władzy, a także Kościoła. Dodam tylko, że autorami tych wypowiedzi są Tomasz Terlikowski, Krzysztof Bosak, Marek Suski, osoby, które trudno podejrzewać o to, by miały liberalne czy lewicowe poglądy. Kaja Godek, czy nie uważa Pani, że posunęła się o kilka już mostów za daleko i że nawet środowiska konserwatywne mówią dzisiaj Pani jednym głosem, że Pani po prostu przesadza? Przede wszystkim tu nie mówimy o mnie, tylko mówimy o Fundacji Życie i Rodzina i o 200 tysiącach obywateli, którzy ten projekt poparli. I dzisiaj trzeba powiedzieć, że ruch LGBT czyni kolejne kroki na drodze do totalitaryzmu, do dominacji całkowitej w przestrzeni politycznej, kulturalnej, do realizacji swoich postulatów i to najbardziej radykalnych. Targi Men Having Babies w Brukseli, które się w tej chwili odbywają, gdzie można sobie kupić dziecko u surogatki. I jest to, jak sama nazwa tej imprezy wskazuje, impreza skierowana do homoseksualistów. Jest to zgodne z belgijskim prawem, bo w Belgii pary jednopłciowe mogą mieć dzieci, Pani Kaju. To osiągnął ruch LGBT. To jest efekt tego, co osiągnął ruch LGBT, między innymi właśnie poprzez regularnie odbywające się parady równości. I każdy, kto dzisiaj próbuje bronić parad równości, każdy, kto próbuje bronić tego, żeby można było na ulicy prowadzić zgromadzenia publiczne, które dążą do obalenia porządku konstytucyjnego, przykłada rękę do tego, żeby to przyszło do Polski. Proszę wskazać przykład porządku konstytucyjnego, który chcą obalić Pani zdaniem te marsze. Artykuł 18 Konstytucji. Czyli? Oczywiście, który mówi o ochronie, jest to zasada ochrony rodziny, mówi o ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Regularnie na paradach równości
obala się ten artykuł konstytucji, postuluje się zrównanie z małżeństwem, normalnym małżeństwem, różnego typu innych związków, postuluje się adopcję dzieci przez homoseksualistów, postuluje się uczenie, że jest więcej niż dwie płci, a płci są tylko dwie, szanowni państwo. W jaki sposób pani małżeństwo jest zagrożone przez to? W jaki sposób pani małżeństwo jest zagrożone przez to, że gdzieś indziej jakaś homoseksualna para może żyć jak rodzina i czuje się rodziną i nazywa się rodziną? Zagrożone są dzieci, które oddaje się homoseksualistom na wychowanie, ponieważ doświadczenie państw, które opowiedziały się za homoadopcjami i na takie homoadopcje pozwoliły, pokazuje, że to się kończyło tragediami tych dzieci. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w Polsce... Jeśli pani głosi taką tezę... Pani redaktor, pani mi nie, jeśli pani głosi, przepraszam panią, bardzo, jeśli pani głosi taką tezę, to proszę o twarde dowody, że tak jak to pani nazywa homoadopcję, bo wiemy, że w wielu państwach europejskich i na świecie jest prawo, które zrównuje pary homoseksualne i dało im prawo do adopcji. W jaki sposób jest udowodnione, co pani mówi? James Rennie, prominentny działacz szkockiego ruchu na rzecz praw LGBT, razem ze swoim partnerem regularnie opiekował się rocznym dzieckiem. Okazało się po kilku latach, że panowie regularnie gwałcili rocznego chłopca, nagrywali te gwałty, puszczali nagrania z tych gwałtów swoim kolegom gejom. I była to prominentna postać ruchu LGBT. Pedofilia i homoseksualizm szły tutaj w parze. I są to przypadki, które się powtarzają. Analogiczna sytuacja była w Nowej Zelandii, gdzie również osoby, które bardzo wysoko zaszły w strukturach ruchu LGBT, były później skazywane za pedofilię. Ruchy się w żaden sposób nie odcinały, wręcz dawały im kolejne stanowiska. Dobrze, za w moment, Krzysztof Śmiszek, chciałabym panią zapytać, w takim razie, czy potrafi pani przytoczyć dane, albo czy ma pani przed sobą dane dotyczące przypadków pedofilii wśród osób heteroseksualnych w rodzinach, w których jest mama, tata i gdzie takie okropne rzeczy mają miejsce? Problem pedofilii występuje w różnych środowiskach. Badania na przykład w Stanach Zjednoczonych na osobach skazanych za przestępstwa pedofilii pokazują, że większość pedofilów to są osoby ze skłonnościami homoseksualnymi. Co to znaczy większość? Czyli ile? Co to znaczy większość? Podobno homoseksualistów jest w społeczeństwie 1-2%. Niektórzy mówią, że jest 5% na przykład. Okazuje się, że osoby osadzone za pedofilię od 30 do 60% zależy w którym badaniu, to byli homoseksualiści. To jest potężna nadreprezentacja. Nie ma takich badań, niestety. Pani mówi podobno, pani mówi od 30 do 60%. Podobno to jest bardzo nieostre, a od 30 do 60% to jest bardzo duży rozruch. Ja nie użyłam słowa podobno. Powiedziała pani podobno, jeżeli chodzi o liczebność osób homoseksualnych w społeczeństwie. Tak pani powiedziała. Przepraszam pani redaktor, w zależności od tego, w którym więzieniu badano osadzonych, było to albo 30%, albo 40%. Powiedziała pani podobno, jeżeli chodzi o liczbę osób homoseksualnych w społeczeństwie. Dobrze, to ja zapraszam na stronę stopdewiacji.pl, tam takie dane podajemy. To ja bym chciała ustalić jedną zasadę, że nie obrażamy w tym programie, nie nazywamy dewiantem nikogo, kto nim nie jest, a artykuł 30 Konstytucji głosi o godności człowieka i mówi o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka i nie będziemy w tym programie nazywać osób homoseksualnych dewiantami. Chcę, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. To słowo pada z pani ust. Nie, ale w kontekście takim, że nie będziemy się obrażać. Krzysztof Śmiszek, Krzysztof Śmiszek, bo od 7 minut my rozmawiamy. Krzysztof Śmiszek, a propos, po co ten zakaz? Dlaczego jest środowisko, które chce zakazać marszów w środowisku LGBT, marszu równości? No, powiem przewrotnie, że pewnie pani Kaja Godek chce znów wokół siebie zgromadzić jakąś atencję społeczną, ale pani redaktor, przechodząc do tego projektu, bo miałem okazję poczytać sobie ten pożal się Boże projekt, który wpłynął wczoraj, o ile się nie mylę, do Sejmu. I pozwolę sobie go ocenić jako prawnik, ale także jako osoba homoseksualna, która no, jako żywo jest, będzie dotknięta skutkami tego projektu, jeśli nie daj Boże wszedłby ta ustawa weszłaby w życie. No więc po kolei. Projekt ustawy, który złożyła pani Godek, łamie podstawowe zasady konstytucyjne. Jest kpiną z rozumu, kpiną z intelektu, kpiną z ludzi, a przede wszystkim kpiną z konstytucji. Po pierwsze,
Ten projekt ustawy łamie podstawową wolność konstytucyjną, jaką jest wolność zgromadzeń. I wolność zgromadzeń jest rzeczą świętą w demokratycznym społeczeństwie i nikt z uwagi na swoje widzimisię nie może ograniczać praw do demonstrowania. Po drugie, prawo do wyrażania własnych opinii, wolność wyrażenia opinii. No, jako żywo mamy przykład z ostatnich tygodni, demonstracje na ulicach. Ludzie wyrażają swoją opinię i tego pani Godek chciałaby zabronić części społeczeństwa. Po trzecie, wolność ekspresji. Po czwarte, wolność stowarzyszania się. I po piąte, zakaz dyskryminacji. I po szóste, nakaz równego traktowania. Te wszystkie wolności i prawa tym projektem ustawy będą łamane i dlatego też ten projekt nie może wejść pod obrady Sejmu. Ja mam w ogóle wrażenie, pani redaktor, że ten projekt ustawy został bezpośrednio przetłumaczony z rosyjskiego i na odległość pachnie cyrylicą. Dlaczego? Dlatego, że to w Rosji przyjęto taki projekt, taka ustawa obowiązuje o tak zwanym zakazie homopropagandy, a ta ustawa niszczy życie bardzo, bardzo wielu osobom. Zatem ten projekcik nie tylko powinien trafić do zamrażarki sejmowej. Ten projekt powinien trafić do sejmowego śmietnika, bo tylko tam jest miejsce tego typu projekcików. I kolejna sprawa. Ja mam takie wrażenie, pani redaktor, że są takie dwie grupy państw na świecie. Są takie państwa jak Szwecja, Norwegia, Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie te państwa, rządy tych państw i ustawodawcy tych państw po prostu szanują różnorodność. Po prostu uważają, że miłość to miłość. Po prostu uważają, że obywatelom należy się poszanowanie godności. I są takie państwa na świecie jak Rosja, Iran, Arabia Saudyjska, Białoruś, gdzie ta różnorodność jest niszczona, gdzie ludzi szczuje się przeciwko sobie. I ja zapraszam państwa, naszych widzów, w podróż do tych państw z tej pierwszej grupy. Do oceny państwa widzów zastawiam, gdzie chciałaby pani Godek zaprowadzić polskie społeczeństwo. Na pewno nie jest to kraina szczęśliwości, jest to miejsce szczucia, jest to miejsce dzielenia, jest to miejsce, gdzie tak naprawdę jedyna opcja światopoglądowa w niezwykle ekstremistycznej i radykalnej wersji będzie obowiązywała wszystkich. Panie pośle, czy pan dopuszcza w ogóle taki scenariusz, że ten projekt, który pan podał przed chwilą jako manifestację swojego podejścia do treści tam zawartych, trafi pod obrady Sejmu? No, jeśli będzie taka decyzja marszałka Sejmu, to pewnie trafi i pewnie niestety stracimy mnóstwo publicznego czasu, a przede wszystkim publicznych pieniędzy i publicznej energii, którą moglibyśmy spożytkować na walkę z koronawirusem, na walkę z pandemią, na ochronę polskich rodzin. My będziemy dyskutować nad kolejnym wymysłem ekstremistycznych środowisk. To jest hańba dla polskiego parlamentu, że tego typu projekty ustaw są proponowane w momencie, kiedy polska rodzina jest zagrożona. I to nie marszami równości, szanowni państwo. Marsz równości jeszcze nikogo nie pozbawił ani godności, ani nie ukradł nikomu męża, ani nie ukradł nikomu żony. Wierzę bardzo głęboko w to, że jeśli weszłaby w życie na przykład ustawa o równości małżeńskiej czy o związkach partnerskich, mąż pani Godek nie zostawi pani Godek, tylko dalej będą tworzyli, mam nadzieję, szczęśliwe małżeństwo. Ale jeszcze jedna rzecz. Jedno zdanie i oddaję pani Godek głos. Ja uważam, że polskiej rodzinie dzisiaj zagraża bieda. Dzisiaj polskiej rodzinie zagraża niepewność, przemoc domowa, niepewność jutra i brak perspektywy. Wszystkim nam zagraża koronawirus też, tego się boimy. A nie marsze równości, które propagują miłość, równość. Pani Kaju, chcę przypomnieć, że lata temu, kiedy prezydent ówczesny Warszawy Lech Kaczyński zakazał marszu równości, przegrał przed unijnym trybunałem. W związku z tym, czy pani chciałaby wyprowadzić pani Polskę redaktor z Unii? Proszę mi pozwolić zadać pytanie. Czy pani chciałaby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Przypomnę, że pani kandydowała do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji, więc chciała być pani europosłanką. Czy pani chciałaby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje, gdzie po prostu zasadą jest tolerancja? I czy jest coś na rzeczy, że pani organizacja, pani środowisko jest finansowane poprzez Rosję, z Kremla? Bo takie sugestie również pojawiały się w przestrzeni publicznej. Krzysztof Śmiszek mówi, że projekt pisany
tłumaczony z cyrylicy. Kaja Gotek. Więc ja ad vocem nie ale znam odpowiedź na pytanie. Cyrylicy. Nie znam cyrylicy, jestem z tego bardzo dumna. Jestem z wykształcenia anglistą i z całą pewnością sympatyzuję z zachodnią cywilizacją. Natomiast jeśli już mówimy o tym, w jakich krajach są podobne rozwiązania do projektu Stop LGBT, to jest na przykład Litwa. To jest kraj będący członkiem Unii Europejskiej. Tam jest zakaz homopropagandy i to nie tylko na ulicy, ale też w innych obszarach przestrzeni publicznej. Także tutaj absolutnie ten projekt nie jest jakiś radykalny. Powiedziałabym nawet, że jest to projekt częściowy. Jeśli chodzi czyli co chciałaby pani więcej zrobić, jeśli to jest projekt częściowy? Pani redaktor, co by pani chciała zrobić bardziej, jeśli to jest projekt częściowy? Palenie na stosie. Pan poseł mówi i pani nie przerywa, więc bardzo proszę o symetrię. Nie, nie, ja dopytuję, ja nie przerywam, tylko ja dopytuję oboje państwa. Jeśli mam wątpliwości. Pani mówi, że to jest projekt częściowy, czyli czego by pani chciała jeszcze zakazać? Projekt Stop LGBT realizuje polską konstytucję, dlatego że artykuł 57, który mówi o wolności zgromadzeń, zawiera zdanie, wolność ta może być ograniczona ustawą. Natomiast artykuł 18, który zawiera zasadę ochrony rodziny, nie przewiduje ograniczeń. Czyli przyznaje pani, że chciałaby ograniczać wolności. Zasada ochrony rodziny, jeśli dobrze rozumiem. Zasada ochrony rodziny jest wartością w konstytucji wyższą niż zasada wolności zgromadzeń. Zresztą mamy zakaz propagowania komunizmu, faszyzmu, zakaz propagowania pani, na ulicy robi pani ideologii to, o co prosiłam, żeby jest pani nie robiła, ponieważ pani stawia na równi komunizm, faszyzm i LGBT. I to jest rzecz, na którą ja pani nie pozwolę w tym programie. Pani Kaju, prosiłam panią. LGBT jest teologią neomarksistowską. Wywodzi się pani, bezpośrednio z komunizmu. Proszę pani, możemy się wymieniać poglądami, nie możemy się obrażać i nie będziemy tego robić. W związku z tym proszę, żeby pani nie stosowała takich porównań w moim programie wobec osób, które są pani bliźnimi, a pani się deklaruje jako osoba wierząca, jeśli się nie cenzura? Przepraszam, nie cenzura, tylko nie obrażanie się. W żadnym programie ja nie pozwalam nie na to, ja w żadnym programie ideologii. Nie pozwalam na to, żeby ludzie się wzajemnie obrażali. Gdyby pan Krzysztof, gdyby pan poseł Śmiszek nazwał panią, nie wiem, katolką, też bym reagowała. Po prostu nie wolno porównywać orientacji seksualnej do systemów totalitarnych. To, co pani robi. Ideologię LGBT jak najbardziej można porównywać do systemów totalitarnych. Popatrzmy na przykład na Włochy. Tam w tej chwili proceduje się taką ustawę, że będzie szło się do więzienia za krytykę LGBT. I tutaj nie chodzi wcale o jakieś nawoływanie do nienawiści czy jątrzenie, tylko chodzi o to, że człowiek wyrazi w jakiś sposób, powie jakiś głos krytyczny na temat ideologii gender czy ideologii LGBT. Jak już państwo mówią o tym szczuciu i jak już państwo mówią o tych wszystkich prześladowaniach, to popatrzcie, co się teraz działo na kanwie czarnych strajków po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod adresem takich osób na przykład jak ja, albo osób, które były w jakiś sposób związane z obroną życia, pod adresem polityków, którzy życia bronili. To, co robił strajk kobiet, nie spotkało się z żadną krytyką ze strony lewicy. To były akcje bardzo radykalne. To było podchodzenie pod prywatne mieszkania. To było blokowanie prywatnych telefonów. To było nękanie w bardzo różny sposób. To było nawoływanie do tego, żeby zabić kolejne osoby. To były hasła wulgarne. To były hasła groźby karalne. Nie wiem, czy miało miejsce. Jeśli tak się działo, to miało. Oczywiście jest to godne miało. Potępienia i mam nadzieję, że jest zgłosiła. Sprawa oczywiście że zgłosiła to pani do prokuratury. Chcę tylko pani przypomnieć, że państwo... Oczywiście, ale że państwo jako pani środowisko i ujawniali państwo adresy. Pani Kaju, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli to jest błąd. Państwo jako prolajferzy, tak się określający, ujawniali adresy i nazwiska lekarzy, którzy zgodnie z obowiązującym prawem przeprowadzali aborcję, prawda? Mówiliśmy o lekarzach, którzy publicznie aborcji bronili, takich jak na przykład dr Dębski. Czy ujawniali państwo dane? Nie, oni się sami ujawniali. Oni się sami ujawniali. Nie, ujawniali państwo dane tych osób. Krzysztof Śmiszek, nie, to jest bzdura, tak, pani redaktor. Proszę o głos, ja pani nie przerywałem, Krzysztof, słuchałem pani. Przerywają państwo sobie wzajemnie, ja staram się dbać o czas. Krzysztof Śmiszek, Lewica. Tak. Szanowni państwo, słyszeliście państwo ten słowotok pani Kai Godek. No, uczyniła sobie z tego programu jakąś ścianę płaczu i odbija sobie jakieś swoje prywatne
prywatne żale, pisząc tego typu projekt ustawy. Co pan ma na myśli, że prywatne żale, panie pośle? No nie wiem, no wydaje mi się, że pani Godek musi mieć świadomość, że stała się prawdopodobnie wrogiem numer jeden dla bardzo wielu osób, ponieważ z butami weszła w życie bardzo wielu kobiet i polskich rodzin. I wydaje mi się, że chyba ten projekt ustawy jest jakimś odreagowaniem, ale ja nie chcę się bawić w psychologizowanie. Ja chciałbym nie tylko powiedzieć o jednej kwestii. Znaczy, ja mówię o miłości i mówię o tolerancji. Pani Godek mówi o nienawiści i dyskryminacji. Ja mówię o szacunku. Pani Godek tym projektem ustawy mówi o poniewieraniu innych i szerganiu dobrego imienia i godności innych. Szanowni Państwo, chciałem też pokazać jedną liczbę. To jest 951. 951 młodych osób w zeszłym roku targnęło się na własne życie. To są oficjalne dane statystyczne. Wiele z tych osób targnęło się na własne życie dlatego, że były prześladowane między innymi ze względu na swoją orientację seksualną. To są dzieciaki 14-15-letnie. Niektóre z nich niestety z sukcesem popełniły te próby samobójcze, skończyły się śmiercią. I myślę sobie, że tego typu o co pan konkretnie oskarża w tej chwili panią Kaję Godek, panie pośle? Ja oskarżam wszystkie środowiska prolajferskie i te wszystkie środowiska, które dzisiaj tak z taką dezynwolturą mówią o dewiacjach, mówią o tym, że trzeba wykluczyć niektórych, zakazać im korzystania z podstawowych wolności. Ja oskarżam te środowiska, że one nazywają się pro-life, ale one dbają tylko o życie wtedy, od momentu poczęcia do urodzenia. Po urodzeniu wprowadzają nakazy, zakazy i szczucie. I 951 osób temu szczuciu, część z nich uległa, popełniła samobójstwa. Dlaczego? Dlatego, że nie zniosła tej atmosfery, nie zniosła tej duchoty, tego szariatu, który chce wprowadzić Kaja Godek i jej koledzy i koleżanki. Zastanawiam się, panie pośle, czy pan teraz nie dokonuje takiego swoistego nadużycia? Bo to jest argument bardzo emocjonalny. To jest argument prawdziwy. Pani redaktor, ja to mówię z własnej perspektywy. Ja jestem osobą homoseksualną, która w wieku 15-16 lat także miała różne myśli, także nie miała najłatwiej w szkole. Przez to i ze strony rówieśników. Także dlatego, że poziom homofobii był podsycany przez lokalnych księży czy lokalny kler. Nie można przechodzić, nie można pozwalać na tego typu projekty ustaw. Nie można pozwalać na tego typu debatę w debacie publicznym. To te słowa, one pociągają za sobą czyny. Te słowa, one pociągają za sobą konkretne nieszczęścia konkretnych ludzi. Pani Kaja Godek jest... I słowa na ten temat, dobrze? Ostatnie zdanie. Za chwilę się pani odniesie do tego. Ostatnie zdanie. Cierpliwości, pani Kaju, bo tutaj trzeba też trochę kultury. Ja uważam, że tego typu projekty, one wprowadzając zamęt społeczny, one powodują, że ten język nienawiści, ta duchota, ona zaczyna nas wszystkich dobijać, a szczególnie dotyka młode osoby, które coraz gorzej sobie radzą ze światem zewnętrznym. Z jednej strony pani tak dba o życie, walczy pani o tych wszystkich, którzy są w ciąży, są zarodkami, a z drugiej strony pani jest zwolenniczką posiadania broni. Jak to się ma do tego, że z jednej strony walczy pani o życie, a z drugiej strony chce pani wyposażyć ludzi w broń i pewnie jeszcze z różańcem? Tak, jestem rzeczywiście zwolenniczką posiadania prawa do broni, chociażby po to, żeby kobieta obroniła się przed gwałcicielem, a nie żeby potem zabijało się dziecko. I bardzo mi przykro, że chce pan kobiety rozbroić, bo kobiety potrzebują móc obronić się przed agresorami. Dzisiaj kobiety potrzebują broni. Natomiast jeśli chodzi o samobójstwa wśród LGBT, rzeczywiście wszystkie badania to pokazują, że jest zwiększony odsetek samobójstw, ale jak popatrzymy dalej, to ten zwiększony odsetek samobójstw jest również w miejscach, gdzie tolerancja, czy wręcz afirmacja homoseksualnego stylu życia jest niemalże odgórnie zadekretowana. Bardzo wysoki odsetek samobójstw wśród osób LGBT jest na przykład w San Francisco. Czy to jest jakieś zaściankowe miasto, ale czy pani które pan robiła jakieś tam badania w San Francisco, żeby stawiać taką tezę? Znaczy, jak się posługujemy badaniami, liczbami, miastami, to zna pani takie badania, czy...
Tak, znam takie badania i każdy może to sprawdzić. Jakie wystarczy to wrzucić badania? Google samobójstwa San Francisco LGBT. Ale... każdy może sobie to sprawdzić. Myślę, że ale teraz nie jesteśmy na debacie akademickiej, tylko w programie publicystycznym. Wynika to, że wciąganie młodzieży w szpony ruchu LGBT kończy się dla tej młodzieży źle. I co akurat na to proponują? I akurat w San Francisco ci ludzie popełniają samobójstwa, tak? Ideologii LGBT. Czy ja dobrze rozumiem, że akurat San Francisco tolerancja jest takim miejscem, gdzie osoby LGBT pani popełniają redaktor samobójstwa z tego powodu, że są LGBT? Bo chciałabym zrozumieć, co pani ma na myśli. Pani redaktor, kiedy młody człowiek ma rozchwianą tożsamość seksualną, co się w wieku dojrzewania bardzo często zdarza, ma również tego rodzaju problemy, które mogą doprowadzić do samobójstwa. A kiedy słyszę Kaję Godek mówiącą, że porównującą go do najgorszych totalitaryzmów, to ta jego świadomość rozchwiana się poprawia czy uspokaja, jak pani sądzi? My proponujemy ograniczenie homopropagandy, która wciąga kolejne rzesze młodych osób w szpony ruchu, który nie chce ich dobra, bo ten ruch nie chce dobra młodych ludzi, ten ruch chce te osoby zniszczyć. Ideologia LGBT prowadzi do niszczenia człowieka, a homopropaganda na ulicach jest problemem, który należy ograniczyć. I 200 tysięcy ludzi. Muszę panią prosić, żeby pani nie obrażała środowiska LGBT. Pani to uparcie robi. Staram się grzecznie i spokojnie prosić panią o nieobrażanie innych ludzi, którzy mają orientację homoseksualną i będę to stanowczo podkreślać, bo jeśli pani mówi o rozchwianiu emocjonalnym młodych ludzi, jest norma pani i jest odstępstwo od... Jeśli pani nie mówi, nie może pani powiedzieć, że pani jest normalna, a ktoś, kto jest homoseksualny, jest nienormalny. Bo jeśli pani mówi o rozchwianiu emocjonalnym tych ludzi, to im nie pomaga i to ma konsekwencje. Proszę powiedzieć. Nie, to właśnie pani pomaga, dlatego, że trzeba pani postawić diagnozę, wspomniała pani, żeby ale pani nie jest lekarzem, żeby stawiać diagnozę. Diagnoza redaktor została postawiona ale dawno. Opinię lekarzy i diagnoza psychologów została pani postawiona dawno. Pani Kaju, pani powiedziała o uzbrojeniu kobiet, które miałyby się chronić przed gwałtem. Pani redaktor, jeśli można. Ja chciałam tylko dopytać, bo pani, jeśli ja dobrze przeczytałam, zrozumiałam, chce zakazać również w Polsce usuwania ciąży z gwałtu. Pani redaktor, jeszcze wrócę do tego czy wątku, bo pani mnie troszkę zakrzykuje. Czy pani chce zakazać w Polsce usuwania ciąży? Nie, tłumaczymy sobie. Chcę wiedzieć, czy pani chce zakazać w Polsce ciąży z gwałtu. Z rozchwianą tożsamością seksualną, to trzeba ten problem zdiagnozować i nie można tego problemu omijać i krzyczeć, że to nie jest problem. Dlatego, że to wprowadza dziecko jeszcze głębiej w obszar, z którego trudno takie dziecko wyciągnąć. To się rzeczywiście kończy samobójstwami. Ruch LGBT ma na rękach krew dzieci, które wciągną w ten ruch, a potem to doprowadziło do problemów w życiu osobistym pani, i rzeczywiście wielu przypadka do samego. Kim pani jest z zawodu, bo pani chce stawiać diagnozy? Powtarzam opinie lekarzy, psychologów, powtarzam opinie, które są powszechnie dostępne. Wystarczy poszukać. A chce pani powiedzieć, że nieodpowiadanie na pytania jest też odpowiedzią. Czy pani chce zakazać usuwania ciąży pani z redaktor, chcę, żeby każde dziecko miało prawo do życia. Chcę, żeby każdy miał prawo do życia, również jeśli hipotetycznie byłby kiedyś taki test, że można stwierdzić, czy to będzie gej lub lesbijka, czy będzie to heteroseksualista, też ruch pro-life będzie bronił życia, będzie bronił prawa do narodzin takiego jaka dziecka i prawa do życia. Pani Kamu, nie chciałaby pani usuwać płodów, które mogłyby mówią się stać gejami lub lesbijkami. Dobrze, Krzysztof Fiszek, bo tak dość długo. Krzysztof Śmiszek, pani Kaju, przepraszam, bo poproszę reżyserkę, żeby panią wyciszyła na moment. Ja chciałbym podziękować. Ja bym bardzo chciał podziękować pani Kai, że jest tak wielce łaskawa, że jeśli okazałoby się, że nosiłaby ciążę z dzieckiem, które okazałoby się być homoseksualne, to pozwoliłaby mu żyć. Bardzo pani dziękuję, naprawdę krok dobrą stronę. Natomiast jedna kwestia. Ja się zastanawiam, jak daleko... Proszę, żeby pani nie przeszkadzała. Mówiła pani bardzo długo.
Jak daleko, ekstremistyczne środowiska mogą się posunąć? Rozumiem, że ten projekt ustawy, dobrze, złożyliście, będzie zakaz, chcecie, żeby był zakaz demonstracji na ulicach. Pytam, jakie będą następne kroki? Palenie na stosie za homoseksualizm, łamanie kołem za aborcję? Co jeszcze wymyślicie, co jeszcze urodzi się w waszych głowach, żeby utrudnić ludziom życie? Te projekty ustaw, które składacie, to jest atak na polską rodzinę, to jest atak na spokój polskiej rodziny. To jest wchodzenie z buciorami w relacje intymne między ludźmi. To jest zaburzanie spokoju także rodzin, które przechodzą przez trudne chwile. Ja nie widzę, żeby pani fundacja, pani angażowali się bardzo mocno w walkę z pandemią. Nie proponujecie rozwiązań, które mogłyby pomóc polskim rodzinom w tych trudnych czasach. Wymyślacie sobie wroga, macie seksualne obsesje. Widzi pani, rozmawiamy prawie od pół godziny. Ja nie mówię, obraża. Ja nie mówię o seksie, ja nie mówię o erotyce, ja nie mówię... Pani chciała mieć prawo do porównywania osób LGBT do ustrojów totalitarnych. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Ja nie mówię o erotyce, ja nie mówię o kwestiach intymnych. To pani ciągle o tym mówi. W tym projekcie ustawy posługujecie się językiem, który... Ja pokazałem ten projekt ustawy moim studentom pierwszego roku prawa. Oni otwierali oczy ze zdziwienia, że ktokolwiek mógł napisać taki beznadziejny bubel prawny, który woła o pomstę do nieba. Ja apeluję do wszystkich środowisk pro-life. Zajmijcie się pomocą polskim rodzinom, zajmijcie się tym dzieciom, które się urodziły, a nie dbajcie tylko o te dzieci od momentu poczęcia do narodzin. Przestańcie być obrońcami porodów, a zajmijcie się i bądźcie obrońcami godnego życia. Pani Kai Godek, czy pani nie sądzi, że pomaga pani tym środowiskom, które pani tak bardzo chce wyrzucić z życia publicznego, czy zakazać im manifestowania, dlatego że akcja rodzi reakcję i po tym, co pani zrobiła, o co pani walczyła, tysiące kobiet i mężczyzn wyszły na ulicę, krzycząc także pod pani adresem, żeby pani zniknęła i nigdy nie wracała, dlatego że... Tak jak powiedziałam, no to wahadło się wychyla w drugą stronę. Czy pani nie pomaga środowiskom lewicowym i liberalnym? Czy ma pani taką refleksję? Wie pani co, pani redaktor, gdybyśmy my rzeczywiście pomagali środowiskom lewicowym i liberalnym, to by nam wiecznie nie zakładali procesów i wiecznie by z nami nie walczyli i nie byłoby takiej histerii po lewej stronie, ile razy wchodzimy z projektami. Ja chcę powiedzieć o propos projektu LGBT, od 2011 roku, środowisko prolajferskie składało projekty w obronie życia i po 9 latach jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście tutaj jest kwestia publikacji tego wyroku i kolejnych kroków, ale my sobie z tym tak też poradzimy. Dlatego dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, że trzeba uwolnić przestrzeń publiczną... Zbierała pani niecałe 800 złotych. Na co są te pieniądze, przepraszam? Bo pani mówi, że to jest zbiórka na publikację wyroku. W jaki sposób to ma? Na toner do drukarki. Na co te pieniądze pójdą? Dobrze, proszę mnie nie przerywać teraz przez minutę. zrzutka.pl/prolife. Nie. Na co są te pieniądze? Na działania społeczne związane z przyspieszeniem opublikowania tego wyroku, ponieważ potrzebna jest presja społeczna na Mateusza Morawieckiego, żeby ten wyrok opublikował. A dlaczego pani ponieważ nie nosi maski, tak jak to jest nakazane prawem? Czy pani się czuje osobą ponad prawem? Mam doświadczenie. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, jeszcze raz. Mam doświadczenie, dziękuję za uwagę. Ale jakie doświadczenie, bo chodzi o maskę, która chroni nas... Zaświadczenie. Nie usłyszałam. Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, Krzysztof Śmiszek, Lewica. Przekroczyliśmy czas. Miłość zwycięży. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dariusz Joński z Komisji Obywatelskiej, Marcin Ociepa z Porozumienia, wiceszef resortu obrony, z pytaniami o żołnierzy w szpitalach. Za chwilę w debacie dnia. Czekam na państwa za moment. Podkarpackie to jeden z największych terenów inwestycyjnych w Europie. Specjalna strefa ekonomiczna w Mielcu i Tarnobrzegu. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis oraz strefy aktywności gospodarczej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oferują atrakcyjne warunki dla potencjalnych inwestorów. Zainwestuj na Podkarpaciu. To przestrzeń otwarta na inwestycje.
Oto Philips One Blade. Jedno ostrze do każdego zarostu. To nie kolejna maszynka o 18 ostrzach, obiecujących najgładszą gładkość golenia. Bo to Philips One Blade. W końcu jedno ostrze do każdego zarostu. Zrób to pod włos. Przycinaj i ścinaj na dowolną długość. Bądź najlepszą wersją samego siebie z Philips One Blade. Innovation and you. Philips. Odkryj One Blade do twarzy i ciała. Pani doktor, jakie są objawy infekcji intymnych? Pieczenie upławy, ale także ból podczas stosunku. Ból? Tak. Infekcja może powodować napięcie błony śluzowej pochwy, wywołując ból. To co pani poleca na infekcję intymną? Iladian Direct Plus, ponieważ działa w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych oraz mieszanych. A dzięki zawartości kwasu hialuronowego niweluje przyczynę bólu podczas stosunku. Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. To jest łupież, a to jest jego przyczyna – drożdżaki. Więc jeśli chcesz pozbyć się łupieżu, sięgnij po szampon leczniczy Zoxyn-Med, bo Zoxyn-Med działa przeciwgrzybiczo i zwalcza aż 5 rodzajów drożdżaków. A do tego likwiduje spędzenie i przetłuszczanie skóry głowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Krótka kuracja pozwoli zapomnieć o łupieżu. Masz łupież? Nie eksperymentuj. Idź do apteki po Zoxyn-Med. Zoxyn-Med. Na łupież tylko lek. Teściowa! Gotujesz coś? Znaczy... Oj, chudy ten rosołek. Ale... A ty tu w ogóle sprzątasz? Ja... Zrób kawę, to pogadamy. Nie możesz dojść do głosu? Sięgnij po Vocaler. Szybko likwiduje chrypę oraz podrażnienie gardła i strun głosowych. Zawiera naturalne składniki, których skuteczność jest potwierdzona badaniami. Vocaler nawilża błonę śluzową gardła oraz powleka ją ochronnym filmem. Żegnam. W końcu najważniejszy jest mój głos. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. A na afty? Proszę zastosować Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Zaraz panu wyjaśnię. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście. Nie boli. Tak, bo Dezaftan działa naprawdę szybko. A w razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W pewnym domu, zimną porą, płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactive. Pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale ja przecież czyszczę uszy. Może jakimś zwykłym sprayem, albo co gorsza, patyczkiem. Proszę kupić w aptece Acustone. Acustone? Nie słyszałem. Acustone. Moim zdaniem najlepszy wyrób medyczny do czyszczenia uszu. Zawiera aż 3 naturalne oleje, które ułatwiają usunięcie woskowiny. A do tego Acustone nawilża skórę ucha i łagodzi podrażnienia. W takim razie posłucham pani i kupię Acustone. Acustone. Słuszny wybór. Gdy nadchodzi jesień i zima, pani Ela zmienia owoce na konfitury, letni sweterek na ciepły płaszcz, a zestaw witamin i minerałów na Activitaminer Senior D3. W bardzo dobrej cenie. Bo w tym okresie pani Ela, tak jak wszyscy, może potrzebować zwiększonej dawki witaminy D3. Activitaminer Senior D3 zawiera ważne witaminy i minerały, a do tego aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3. Najlepsze witaminy od jesieni do zimy. Już w ten wtorek. Wtorkowy kubełek. 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 14,95. Zamów i odbierz na wynos lub w drive-thru. I nowość, sprawdź super ofertę w dostawie. Nie przegap mega okazji, tylko w KFC. Zupa ogórkowa? Spójrz na nią na świeżo. Dzięki paście Winiary z pomysłem na zupę ogórkową. Są w niej warzywa, koperek, no i ogórki kiszone. Już przetarte. Wystarczą 3 składniki, 3 proste kroki i gotowe. Nowość Winiary. Pasta z pomysłem na zupę ogórkową i na inne zupy. Świeże spojrzenie na gotowanie. Ciasteczkowcy, kremowcy, okruszkowcy, porządkowcy, chlupacze, zanurzacze, obrotowcy, zlizywacze i dokazywacze raz za razem mają fazę. Ludzie Oreo.
troska o farmerów, czy o środowisko, czy o przyszłość. Robienie tego, co słuszne, ma znaczenie. Ci, którym zależy na doskonałej kawie, wiedzą, że kawa wysokiej jakości powstaje z troski. Nespresso. What else? Międzynarodowa droga wodna E70. Najpiękniejszy szlak w Polsce biegnie od Odry przez Noteć i Wisłę aż do Zalewu Wiślanego. Trasa prowadzi przez historyczne serce kraju, a równocześnie obszary atrakcyjne przyrodniczo. Natura, wypoczynek, historia i kultura. Wszystko to czeka na tym wyjątkowym, śródlądowym szlaku wodnym. Popłyń, poczuj, pokochaj. Zapowiadani kolejni goście w debacie dnia. Wiceszef MON-u Marcin Ociepa, Porozumienie. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. I Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam. Minister Błaszczak cieszy się, że większość szpitali korzysta już z pomocy wojska. Niektóre szpitale nie chcą tego robić. Apel do dyrektorów, żeby się opamiętali. Pytanie moje, jaki jest rzeczywiście sens, jaki jest cel? Czy pan serio uważa, że dyrektorzy szpitali ukrywają łóżka? I czy ci żołnierze, którzy wchodzą do szpitali, są przebadani, jeśli chodzi o COVID? Panie redaktor, panie pośle, szanowni państwo, oczywiście, że jest sens i nie ma to żadnego związku z podejrzewaniem o ukrywanie kogokolwiek łóżek, tylko jest w sytuacji kryzysowej potrzeba wymiany informacji. Sami państwo informowaliście o sytuacjach karetek, które szukały szpitali, które mogłyby przyjąć pacjentów i dzisiaj tworzenie systemu wymiany informacji. A przypomnę, że obecnie 7 dni w tygodniu, co 3-4 godziny są raportowane informacje o wolnych łóżkach w szpitalach, pozwala nam po prostu ratować życie ludzkie. I myślę, że to jest wielka sprawa i należy podziękować tym wszystkim dzielnym kobietom i mężczyznom z Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie tylko, które się angażują w to, żeby pomagać służbie zdrowia. My jesteśmy od tego, żeby pomagać, nie wyręczać. My nie jesteśmy w stanie zastąpić pielęgniarek, nie jesteśmy w stanie zastąpić ratowników czy lekarzy. No oczywiście mamy także wojskową służbę zdrowia, ale mówię tutaj o żołnierzach, ale mogą odciążyć, jeśli chodzi o na przykład prace administracyjne, jeśli chodzi o takie kwestie dotyczące raportowania o wolnych łóżkach. No jesteśmy w sytuacji kryzysowej, wszystkie ręce na pokład, dosłownie. Czy są zbadani ci żołnierze? Czy ci, którzy wchodzą do szpitali, wiemy o nich, że są na pewno zdrowi, wolni od koronawirusa, panie ministrze? To jest bardzo ważne. Panie redaktor, nie masz żadnej wątpliwości, że te osoby, które są kierowane do szpitali, są osobami zdrowymi, jest zachowany pełen reżim. Czy są zbadane? No wiadomo, że tutaj nigdy stuprocentowej... Czy są zbadane te osoby, panie ministrze? Czy tej nigdy stuprocentowej pewności nie ma, ponieważ nawet testy przecież pokazują wyniki sprzed paru dni, ale tak jak to jest możliwe, tak to jest przebadane i jest ten reżim zachowany, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast proszę pamiętać, że ci, którzy akurat raportują o wolnych łóżkach, no nie mają styczności z pacjentami, mają styczność z komputerami, z dokumentami. No tak, ale mogą rozsiewać wirusa też, nie mając styczności z pacjentami. Dariusz Joński, jak pan to oceni? Ponad 300 szpitali zgłosiło się po taką pomoc. Czy pan pochwali tych żołnierzy? Samych żołnierzy mogę pochwalić, ale cały system totalnie zapadł, można powiedzieć. Ja rozmawiałem nie tak parę minut temu z szefową pielęgniarek i położnej w Kutnie, przekształconym szpitalu covidowym, który jest teraz covidowy. No i pytam się, jak u państwa jest? Miało być 240 łóżek, jest 50 łóżek. Nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy. Raptem 8 pielęgniarek jest na zmianę, na te 50 łóżek, a miało być 240. I pytam, no dobrze, jak przyjadą żołnierze? Ona mówi, no dobrze, no mogą podać wodę, mogą jakby otwierać, zamykać drzwi, ale przecież nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, tak? W Jaruszowie, innym przekształconym szpitalu, nie ma tlenu, nie ma respiratorów, nie ma zakaźników. Co zrobi ten żołnierz? Co zrobi ten wojskowy? Nawet jeśli on ma najlepsze intencje i naprawdę chce pomóc, służba zdrowia jest po prostu w zapaści. Zduńska Wola, kolejny, to jest tylko moje województwo łódzkie, Zduńska Wola, kolejny przekształcony szpital. Co się tam dzieje? Okazuje się, że do tej pory mogli na przykład ozdrowieńcy oddawać osocze. Jak wprowadzono i przekształcono szpital w Zduńskiej Woli na jednoimienny, osocza już oddawać nie można. Pewnie wojskowi może by się przydali, gdyby był jakiś autobus, można by było w tym autobusie oddawać osocze, ale nie ma takiego. Więc pytanie, czy żołnierze mają zastąpić dzisiaj lekarzy
pielęgniarki. Otóż nie zasnął. Chcę powiedzieć jasno. Rząd PiS-u doprowadził nas na skraj przepaści, a premier Morawiecki chce zrobić krok do przodu. Ja dzisiaj od samego rana pokazuję przykład pani Katarzyny, lat 47, która ma raka żołądka. I dostała informację jeszcze tydzień temu, że będzie miała operowany, wycinany żołądek na przełomie listopada i grudnia. Przedwczoraj otrzymała informację, to jest szpital onkologiczny Skłodowskiej Curie w Warszawie, że nie będzie miała, dlatego że ten cały oddział ma być przekształcony na covidowy i wszyscy zostali wypisani. Jak ja z nią rozmawiam o wojskowych, ona mówi z całym szacunkiem do wszystkich wojskowych, dobrze, ale oni nie będą mnie operowali. Panie ministrze, tak? Przy całym docenieniu pomocy wojskowych, tak? Co z systemem opieki, co z tymi, którzy tej opieki nie dostaną, czy to chorymi na COVID, czy którzy cierpią na innego rodzaju schorzenia? Panie redaktor, szanowni państwo, na pierwszym miejscu chciałbym zapytać, czy to prawda, że pan poseł Joński brał udział i animował te ostatnie manifestacje masowe na ulicach polskich miast? Brał. Nie, ale wiem kto. Jego koledzy i koleżanki brali udział. Szanowni państwo, posłowie opozycji nie mają dzisiaj moralnego prawa. Panie pośle, za chwilę pan odpowie. Nie wchodźcie panu. Ja panu nie przerywałem. Ja rozumiem, że prawda jest dla Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, ale to przepraszam, zapytam. Czy pan uważa, że ci ludzie by nie wyszli na ulicę, gdyby nie opozycja? Pan uważa, że ci ludzie wyszli na ulicę, dlatego że opozycja im kazała? Zaraz dopowiem. Czymś innym są obywatele, którzy chcą manifestować, a czymś innym politycy, liderzy opinii, którzy na pierwszym miejscu mają obowiązek wzywać wszystkich do przestrzegania dyscypliny społecznej, do tego, żeby wszyscy mieli maseczki, żebyśmy się nie gromadzili w liczbie więcej niż 5 osób w jednym miejscu, żebyśmy się poddawali dezynfekcji, etc. Szanowni państwo, to jest apel lekarzy, to jest apel pielęgniarek i opozycja ten apel zignorowała. Powiem więcej, poszła w całkowitej kontrze, dlatego że animowała dzisiaj te protesty. I dzisiaj państwo bierzecie odpowiedzialność za śmierć ich chorobę tych ludzi, bo mocny zarzut. Państwo się wzajemnie oskarżacie o powodowanie zakażeń i śmierci. Nie wiem, czy to do czegoś prowadzi. Dariusz Joński. Panie redaktor, ja mogę odpowiedzieć? Wytoczył pan ciężkie działa. Panie ministrze, tak a propos pana resortu. Wytoczył pan ciężkie działa, to niech pan poseł się broni. Muszę się odnieść. Otóż ja oskarżam PiS za narażenie życia i zdrowia i za śmierć ludzi. Przepraszam. Osoba, która działa prowadziła karetkę, no kierowca karetki jeździł od szpitala do szpitala na Mazowszu, aż w końcu zmarł. Pacjent przed szpitalem się zmarł, bo nie było... Panie ministrze, za moment. O jakiś minimum logiki w naszym programie. Panie ministrze, kiedy mówią panowie razem, widzowie nie rozumieją. Szpital narodowym, który miał być wizytówką, okazuje się, nie przyjmuje żadnych ciężkich przypadków. Mało tego, umowy nie. Ja dzisiaj dostałem od ministra Dworczyka odpowiedź, że złotówka nie została wydana i nie ma umowy. To jak wy robicie? Co wy robicie z tą Polską? Ludzie umierają, a wy sobie żarty robicie. Ja rozumiem, że dla PR-u możecie budować tak zwany stadion narodowy i dla PR-u możecie mówić, że żołnierzy wysyłacie, ale nie przygotowaliście służby zdrowia. Nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarki, nie są przeszkolone. I powiem jeszcze jedną rzecz, za czym pan mi przeszkodzi. Otóż zapytałem tej szefowej pielęgniarek i położnych w Kutnie, czy dochodzi do jakichś sytuacji tragicznych. Powiedziała mi o dwóch. Otóż zakażona pielęgniarka poszła, zakaziła, zaraziła męża, mąż zmarł. Tylko dlatego, że te pielęgniarki były nieprzeszkolone. Mieliście pół roku, żeby przeszkolić cały personel medyczny. Ci ludzie zostają sami. To pan minister wiedzą, w takim razie. Panie ministrze, proste pytanie. Przygotowaliście się, czy ci żołnierze teraz i armia to jest gaszenie pożaru? Panie redaktor, no ja uprzejmie proszę o możliwość swobodnej wypowiedzi, żeby jednak móc się odnieść do tych wszystkich zarzutów, bo pierwszą część mogłem wypowiedzieć. Macie państwo, w tym pan poseł osobiście, krew na rękach tych ludzi, którzy w wyniku tych manifestacji ulegli zakażeniu i roznoszą tego wirusa dalej. Więc państwo dzisiaj występujecie w całkowitej kontrze do apeli lekarzy i pielęgniarek i to państwo dostarczacie im pracy. I to państwo przyczyniacie
przyczyniacie się do zapaści tego systemu zdrowia, o którym pan mówi. Natomiast za to, panie redaktor, co robicie, panie pośle, za chwilę pan się odniesie, proszę nie przerywać. Mamy sytuację kryzysową, nie ma co do tego żadnej wątpliwości i nikt na świecie, także w Europie, w naszym najbliższym otoczeniu, nie udaje, że jest dobrze. Jest bardzo źle i tym bardziej boli nieodpowiedzialna opozycja. Panie ministrze, czy pan nie odpowiedział pan na pytanie, czy państwo, czy pan może powiedzieć, że się państwo przygotowali w czasie wakacji do tego, co teraz? I właśnie, właśnie dlatego budujemy szpitale tymczasowe, żeby nie zabrakło miejsc. Oczywiście, że ciężkie przypadki będą przyjmowane w szpitalach normalnych, regularnych. Szpitale polowe mają być tą rezerwą, żeby osoby, które mogą, których stan zdrowia pozwala na opiekę w szpitalach, mogły z nich korzystać. Właśnie dlatego kierujemy wojsko, żołnierzy, którym należy się szacunek i podziękowanie, żeby odciążyli z prac administracyjnych, ale także na przykład z pobierania wymazów personel medyczny, żeby mógł być kierowany na te najtrudniejsze odcinki. Jeżeli panu brakuje, panie pośle, gdziekolwiek szpitalu w pańskim okręgu respiratora, to proszę dać znać. No przecież Agencja Rezerw Materiałowych dysponuje jeszcze ponad 20% zapasów respiratorów. Respiratory są, ale nie jeżeli ma trzeba, to pielęgniarek, bo nie przeszkoliliście. W całej Europie mam do czynienia z sytuacją kryzysową, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I tylko teraz ludzie się dzielą i politycy się dzielą na tych, którzy chcą pomóc, i tych, którzy rzucają młody... Panie ministrze, ja myślę, że to nie musi pan poseł zgłaszać. Czy pan uważa, panie ministrze, że jeśli jakiś szpital ma braki, to nie zgłaszają tego do Agencji Rezerw Materiałowych? Jest, że zgłaszają, oczywiście. I do tego zachęcamy. Natomiast jednocześnie mam do czynienia z politykami, który żerują na tragedii. 3 minuty jeszcze. Dariusz Miński. Rozpocząłem się od pani Katarzyny, która miała problem. Oczywiście zadzwoniłem do dyrektora Instytutu Onkologii, będziemy jej pomagać, ale takich przykładów jest mnóstwo. Otóż wczoraj chyba prezes Targów Katowickich powiedział, gdyby 2 miesiące temu albo 3 miesiące temu dowiedział się, że ma szykować jakiś projekt polowego szpitala, bo idzie druga fala, on by spokojnie to przygotował. Ale z dnia na dzień każecie budować szpitale, możecie pokazywać, tak jak wojewoda łódzki, będzie 241 łóżek w Kutnie. Tylko co z tego, jak nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy i wy za to odpowiadacie. Tylko najgorzej, przykład znowu tego Kutna, że wszystkich wyrzuciliście ze szpitala, ci ludzie nie mają operacji, nie mają zabiegów, wskazujecie w Łęczycy i w Łowiczu 2 mniejsze szpitale, które całkowicie już dzisiaj są zakorkowane, nikt do nich nie może wejść, dlatego że nie ma już operacji i zabiegów. I część ludzi nie doczeka się operacji. I nie tylko chodzi o tych, którzy są chorzy na koronawirus, ale również tych, którzy czekają na operację. I za całość odpowiadacie. Chcę powiedzieć, że za to powinien być Trybunał Stanu. Za to, że nas nie przygotowaliście na drugą falę. Za to, że narażacie lekarzy i pielęgniarki, bo oni dzisiaj w pocie czoła pracują. I wysyłacie teraz wojskowych i mówicie, że będą pomagać. Dobrze, oni będą robili co mogą. Tylko oni zobaczą, jacy są bezsilni w tych szpitalach. Jak brakuje właśnie tych lekarzy i pielęgniarek. Tylko dlatego, że nie przeszkoliliście. A jak nie czegoś brakuje, to brakuje mi 1000 respiratorów i 70 milionów. I za to pan Cieszyński, za to, że podpisał umowę. Słyszę, że daliście go na wiceprezydenta pana partii, wiceprezydenta miasta Chełma. Za to, że nie wróciło 70 milionów. 1000 respiratorów. Nie ma. I nie ma żadnej odpowiedzialności. Ostatnia minuta. Panie ministrze, pana odpowiedź? Panie rektor, te jakieś pomówienia, manipulacje, kłamstwa... 70 milionów. Nie, nie. Fakty, nie, ale proszę telewizowie widzą, są następujące. Cała Europa mierzy się z wielkim kryzysem. My budujemy szpitale tymczasowe. My zakupiliśmy 1000 nowych respiratorów i jeszcze ciągle są dostępne. My skierowaliśmy do pomocy wszystkich, także naszych żołnierzy, żeby pomagać w polskich szpitalach. W tym czasie poseł Joński organizuje manifestacje i naraża ludzi na niebezpieczeństwo. Niech sobie pan nie kpi. Taka jest fundamentalna różnica między nami. I dzisiaj zdajemy wszyscy test. Ja pana nie przerywałem. Naprawdę, niech pana wyrzuty musimy sumienia kończyć, nie popychają panowie. Pana do braku. Panie ministrze, czy pan myśli, że kobiety, mężczyźni też, bo to wychodzą przedstawiciele obojga płci, wyszliby ci ludzie na ulicę, gdyby nie to, co powiedział Trybunał Konstytucyjny? Że opozycja ma taką siłę, żeby wyprowadzić tyle tysięcy ludzi na ulicę? Panie redaktor, czymś innym są emocje ludzi. Ja już to powiedziałem. Czymś innym są emocje ludzi i to, że ludzie chcą manifestować. Pytanie, jaką rolę odgrywają dzisiaj liderzy opinii? Czy oni w sposób odpowiedzialny też jest liderem opinii. Zachęcają do protestu w inny sposób, na przykład, albo do, miarkowania się w tych protestach, czy je podgrzewają? Panie ministrze, pan też jest liderem opinii, niewątpliwie. Odgrywa rolę
niezwykle Marcin Ociepa, Porozumienie, wiceminister obrony i Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panom za dyskusję. Jutro święto, ale zapraszam na debatę dnia o stałej porze, a za chwilę na raport o koronawirusie. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Codziennie tysiące osób dowiaduje się, że ma koronawirusa. COVID zmienia życie nie tylko chorych. W tej walce ważne są informacje. Bezstronne i wiarygodne. Raport Wszystko o koronawirusie. Już dziś o 20.50 w Polsat News. Międzynarodowa droga wodna E70. Najpiękniejszy szlak w Polsce biegnie od Odry przez Noteć i Wisłę aż do Zalewu Wiślanego. Trasa prowadzi przez historyczne serce kraju, a równocześnie obszary atrakcyjne przyrodniczo. Natura, wypoczynek, historia i kultura. Wszystko to czeka na tym wyjątkowym, śródlądowym szlaku wodnym. Popłyń, poczuj, pokochaj. Czasami mały gest sprawi, że się uśmiechniesz. Ktoś inny poczuje się doceniony. A dla kogoś to będzie duże wsparcie, bo delikatność jest w małych rzeczach. Odkryj delikatną świeżość i unikalny smak w 100 warstwach. Tic Tac. Odśwież dzień delikatnością. A teraz dziel się delikatnością i wygrywaj w loterii. Więcej na tictac.pl. Euro prezentuje urodzinową ofertę 30-lecia. Światowy Festiwal Zakupów.